Takie coś mi wpadło w oko. Ukraiński burger. Burger z menu McDonald's Ukraina już w Polsce. Puszysta ciemna bułka pszenna. Najpierw kurnia w Rosji nie chcieli się wycofać, a teraz robią ukraiński burger. Patrzcie, jakie to szaleństwo. A że przypadkiem stoję przy McDonaldzie, to się chyba do niego wybiorę i zobaczymy, czy z dodatkiem charakterystycznego cząstkowego i pysznego miodowo-musztardowego sosu to się do czegoś nadaje. Skusiłem się na to coś, jeszcze będąc przy kasie, wpadł mi w oko, jakoś dawno nie byłem w McDonaldu, ale wpadł mi w oko tzatziki bowl, coś takiego, tak więc też wiem, eksperymentalnie domówiłem coś takiego. Widzę, że w formie teraz jakże modnej, żeby dużo zielonego, jak to mówi mój sąsiad Andrzej, on mleczem się nie naje, ale jest dużo wielbicieli mlecza, którzy się najadają. Ale może najpierw ten ukraiński, tak jak czytałem, to jest z kurczakiem istotna kwestia. Nie wszyscy lubią mieć kurczaka w burgerze, ja zresztą też poniekąd należę do tej grupy, ale całkiem było ok. Jest ten sos czosnkowy. Nie wiem, mieszane mam uczucia. Wszedł bez protestu, że tak powiem. Ale czy to będzie najbardziej ulubione moje zestawienie, bo ten czosnek delikatny jest, ale jednak wyczuwalny, nie wiem, jakoś tak nigdy mi się burger z sosem czosnkowym nie układał, no ten, nie no, wszedł ok. Organizm był zadowolony, twarz była uśmiechnięta, tak więc nie będę narzekał, może go jeszcze ponowię, jak szybko nie zniknie, a was zapytuję, jak wy znajdujecie burgera z sosem czosnkowym. Ja wiem, że na sos czosnkowy nie za bardzo mogę coś złego mówić, bo jest tu cała grupa, partia wręcz miłośników sosu czosnkowego. Jak kiedyś powiedziałem, że dla mnie pizza bez żadnych dodatkowych sosów, ketchupów, tylko co najwyżej oliwa, a już w ogóle sos czosnkowy to jest, wiecie, zabicie smaku dobrej pizzy, to myślałem, że będzie lincz i palenie opon pod chałupą, ale jakoś mi się upiekło, tak więc już na sos cząstkowy nic nie mówię. Mieszane uczucia jak na pierwszy raz, muszę go jeszcze ponowić, żeby tak dokładnie przeanalizować organoleptycznie strukturę tego oto burgera i się pokusiłem o ten bowl. Szumna to nazwa. Trochę takiej sałatki greckiej, czyli macie sałatę, serek feta, pomidorek, świeży ogórek, to jest całkiem okej. Okay. Do tego jest, ja takie wybrałem, no, sos feta, no to sałatki feta, czy do tego feta bowl, czy greckiego bowlu, no to tylko, jak to był tzatziki, tylko i wyłącznie sos tzatziki. O właśnie, nie grecki, nie bolowy, tylko tzatziki zresztą. Mam nadzieję, że będzie widać to na tych przebitkach. Sos tzatziki wziąłem i wszystko by było fajnie, tylko że ten sos jest dość gęsty i trudno go wymieszać ze wszystkimi warstwami tej sałatki. Może nie mam wprawy, to też nie chcę tutaj wyrokować. Ktoś, kto ma większą wprawę w mieszaniu w mleczu, może dać znać, czy to da się wykonać tak, żeby całość, zawartość tego kartonowego pudełeczka, no, że tak powiem, jakoś tak pomieszać, tak pomotać, żeby tym sosem tzatziki przesiąknęło, bo tak to góra była ok, kurczak pokrojony, no był ok, jak to kurczak z maka, tutaj żadnych nowych doznań kulinarnych się nie spodziewajcie. O, tu panowie z niwelatorami, mam nadzieję, że pójdzie tu autostrada czteropasmowa w końcu. I tak jak powiedziałem, no kurczak, tutaj nie ma jakiejś mega petardy, żeby czegoś się spodziewać nadzwyczajnego. Z sosem tzatziki ta sałatka jest ok, ale tak jak powiedziałem, do dornych warstw sałaty nie dotarł ten sos i potem jecie taką, no ja przynajmniej jadłem taką suchą sałatę i ona tutaj już na mnie nie wpływała tak dobrze, jak i zresztą tak dobrze nie wpływała również na mnie konsumpcja drewnianym widelcem. Zdecydowanie muszę sobie kupić jakiś zestaw taki, który będzie ze mną jeździł w samochodzie, a mianowicie widelec, nóż i słomka, bo odkąd weszły tekturowe słomki, to powiem wam tak w tajemnicy, że staram się nie zamawiać, bo czasami miałem ochotę szejka z McDonalda, żeby sobie palnąć, bo jakoś go wyjątkowo lubię. Takiego klasycznego, zupełnie szejka waniliowego, o. Ale odkąd są te plastikowe słomki, to nie mogę, te papierowe słomki, to nie mogę po prostu przełknąć go tą papierową słomką. Nie wiem, czy
konsystencja tego szejka, czy jakieś inne magiczne składniki wpływają na to, że przez tą słomkę zupełnie tracę fan picia tego napoju i po prostu nie zamawiam go z premedytacją. W Leafie to miałem zapakowane słomki, tutaj muszę zrobić to samo, mam jeszcze kilka nielegalnych plastikowych słomek. Mam nadzieję, że nie będzie niebawem kontroli drogowych i sprawdzania, czy ktoś nie przewozi nielegalnych plastikowych słomek. Tak więc dopóki nie ma takich zatrzymań, nie ma nielegalnego handlu i zatrzymania za nielegalny handel słomkami, to jeszcze na tyle, ile mam zgromadzony zapas, to tak jak powiedziałem, muszę wrzucić tu i widziałem też, że są takie metalowe słomki, można kupić, ale z drugiej strony nie wiem, czy spotkanie zębów z metalową słomką to jest najprzyjemniejsze doznanie. Wydaje mi się, że można coś przyjemniejszego w życiu, że tak powiem, sobie zorganizować. Tak więc takie moje podsumowanie. Dawno mnie nie było w Macu, czekam na Big Tasty Bacon. Mam nadzieję, że może w tym roku się uda, a jak się nie uda, no to trudno, to będę czekał na coś innego. No, może częściej bym zaglądał, bo faktycznie jakoś, nie wiem, wyjątkowo ostatnio mi było nie po drodze z nieznanych mi przyczyn. Trochę dostałem od Was rekomendacji, jeśli chodzi o radia, takie se na razie wybrałem. No, wszyscy żeście rekomendowali Nowy Świat 357, ale tam ciągle gadają. Nie za bardzo jestem zadowolony. BBC Radio 1 jest bardzo fajne, ale ono głównie w weekendy, bo tak to i do południa, bo tak to po południu też ciągle gadają. Back to the 80s, Hits, 100 Hits 90s, Gold 95, RMF 2000, Strax Simulatora jest bardzo fajne radio, Beats Radio bardzo jest fajne i to, które teraz słucham, to jest One World Radio. To jest to radio takie, co jest ten festiwal taki, nie? Ibiza Global też mi ktoś polecił, Ibiza Global Radio UAE, też coś takiego. Tak więc na razie to obsłuchuję, jak coś mi jeszcze wpadnie w ucho, to dam znać. Jest paczka od widza, jest też moje kolejne uzależnienie. Kiedyś przez przypadek zupełnie kupiłem mleko bez laktozy. Wiecie, jak to czasami, leci się do sklepu, potrzeba i na mnie jest mleko. Kasandra mi powiedziała, kup mi mleko, bo nie mam do kawy. Kupiłem jej mleko, bo ono było bez laktozy. I w ogóle jak wlewałem do szklanki, to się okazało, że jest jakieś takie czerwone i kupiłem to nie tej firmy, tylko jakieś inne, bo miała ten taki bardziej o podstawie kwadratu kartonik z mlekiem. I od tamtej pory stałem się fanem. Lubię czasami sobie wypić kubek mleka, ale teraz tylko i wyłącznie lubię wypić kubek mleka bez laktozy. To normalne mi w ogóle przestało smakować. To jest jakieś takie słodsze, fajniejsze. Nie wiem, czy ja tylko ja mam takie uzależnienie, czy wy też się z czymś takim spotkali. Słuchajcie, tutaj dostałem jakiś płyn, który mogę rozpalić ognisko i różne inne płyny. A tak naprawdę pachnący Mirosław do mnie przysłał. Elo Szafa, w załączeniu przesyłam wodę po golaniu, wodę toaletową. Dwa małe próbki zapachu Tridermy. Zapachy oczywiście oryginalne i pochodzą z prezentacji marki. Także żebyś na swoim ślubie z Kasandrą ładnie pachniał. Czy mam ocenić i powiedzieć wam, jak ja to czuję? Nie wiem, czy to jest drzewo sandałowe miało być. To jest po goleniu, tak? Bo to się rozlewa. Nie mój zapach zupełnie. Taki trochę duszący. I teraz czekajcie to, jak to działa. A przekręciłem. Użyję tej kartki jako takiego... Wącham, ale to tak... Kurnia, no nie będzie to recenzja może najszczęśliwsza dla marki Tridermy, ale to tak pachnie trochę jak jakaś emulsja lakowa. Tak bardziej bym to brał do gruntowania drewna albo do czegoś. No zupełnie nie moje. Ja mam bardzo konserwatywne zapachy. Używam tak naprawdę tylko kilku, które lubię i nic innego nie jestem w stanie od kilku lat sobie znaleźć na rynku. Tak więc nie sugerujcie się moją opinią. To po prostu nie jest moje i nigdy bym się czymś takim nie popsikał, bo mi się nie podoba. Ale dziękuję pachnący Mirosławie. Może komuś innemu to będzie pasowało, bo ja się do tej grupy nie zaliczam. Dostałem ostatnio tego Monstera od widza i powiem szczerze, nawet smaczny. Ultra złoty. Jest generalnie o smaku mleka jednorożca. Naprawdę całkiem spoko.